sugeruje nasz tytuł i właściwie potwierdza te wydarzenia z pierwszych minut spotkania. Największym wrogiem były, proszę Państwa, no niestety te piękne, estetyczne, kosztowne krzesełka zainstalowane na stadionie Legii. Kibice obu zespołów się lubią, kochają, dopingują wzajemnie. No a tutaj, ponieważ zabrakło przeciwnika, rywala, postanawiano wyżyć się na funkcjonariuszach policji. No i nie skończyło się na okrzykach, lecz na demolowaniu cennego wyposażenia stadionu. Swoisty przejaw miłości do własnej drużyny. Uwaga na tę akcję. Podbrozny tutaj nie trafił czysto tej piłki. Majdan by niewiele miał do powiedzenia, gdyby uderzył prostym podbiciem celnie czołowy strzelec zespołu stołecznego. Tu zagubili się w tym ataku zawodnicy gości. Robakiewicz nie musiał interweniować. Wzmocnione posiłki, okrzyki kibiców między sobą. Legia Pogoń, to się rzadko zdarza, tak powinno być, no tylko proszę Państwa, no skandal z tymi krzesełkami. Jeszcze jedna akcja i najgroźniejszy strzelec zespołu Legii, dyrygujący drużyną, Leszek Pisz. Zachwycałem się nim już w poprzednim naszym programie, zresztą nie po raz pierwszy. Proszę, uderzenie dokładnie z linii 16 metrów, lewą nogą. Majdan jednak pokazuje, że nie na darmo jest bożyszczem wielu kibiców ze Szczecina. Wiele potrafi. Jego kariera reprezentacyjna być może będzie owocnie kontynuowana w kolejnej grupie wiekowej. No i jeszcze jedna tutaj sytuacja. Popatrzmy, i tu z szesnastki pod ostrym dosyć kątem strzelał zamykający tę akcję obrońca Krzysztof Ratajczyk. Bardzo ładnie bity, rzut wolny, tam główka obrońcy w pewnym momencie szczęśliwa, ale w efekcie fatalna, ponieważ pod same nogi Ratajczyka. I 1-0 w 68 minucie prowadzą legioniści Fedorów. Zagranie Sklepki do Podbrożnego, dobre odegranie, świetna pozycja, no i fatalne uderzenie lewą nogą. Podobnie jak Podbrożny poprzednio, nie trafił. To nie było uderzenie. Na pewno Fedorów nie jest zadowolony z tej akcji. 1-0 dla zespołu gospodarzy i uwaga na tę akcję. Tutaj przyjęcie. Moskalewicz przyjmował tę piłkę i bodajże zagrał ręką. Robakiewicz interweniujący i dobitka Roberta Dymkowskiego. W relacjach papowskich żeśmy przeczytali, że inny zawodnik strzelał. Widzieli Państwo wyraźnie, numer 2 był to Moskalewicz i dopiero dobijał Dymkowski w 79 minucie 1-1. No i za chwilę po tej akcji przyjrzyjmy się uważnie. Tutaj zagranie ręką dokładnie przed linią 16. Słuszna decyzja sędziego z Lublina, sędziego Kowalczyka. Wolny, 90 minuta spotkania. Popatrzmy raz jeszcze. Tu jeszcze legionista. Broniący zawodnik szczeciński, ręka, przerwana akcja, słusznie. Wolny dla Legii. Przepychający się Podbrożny w tym morze. No i kto? Oczywiście zegarmistrz takich zagrań. Precyzyjny Leszek Pisz, 90 minuta. No i ku zaskoczeniu nawet trenerów warszawskich mecz przyjaźni kończy się no dosłownie na sekundę przed końcem zwycięstwem Legii 2-1. Już wznowienia po tym wolnym nie było. Legia pokonuje zespół Pogoni, 8 drużynę w tabeli, 2-1. No akurat mylili się ci, którzy byli pewni właśnie, że będzie dzisiaj wynik remisowy. Czyli nie graliście po przyjacielsku, tak jak się zawsze mówi o Legii i o Pogoni, że
raczej sobie krzywdy nie robią. To znaczy akurat można powiedzieć, że na trybunach taka atmosfera była, u nas na boisku nie ma takiego czegoś i po prostu jeszcze raz chciałem zaznaczyć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z zwycięstwa.